Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian, Seb the Celeb. Let we go! Dzisiaj lista 10 zapachów z projekcją przekraczającą przynajmniej 10 godzin. Projekcja wszystkich tych zapachów jest niesamowita, także czy wybierzecie 10, czy 7, czy 1, jest to naprawdę nieistotne. Listę zaczynamy od zapachu, którego nie jest łatwo kupić. Osobiście został mi on przywieziony z Dubaju po wcześniejszym oczywiście testowaniu próbek Oud Saffron HG. Drewno, safron, oud i wanilia. Projekcja na pewno nie z Europy. Robi wrażenie nie tylko jeżeli chodzi o długotrwałość, ale również o komplementy. Jeżeli ktoś widział gdzieś ten zapach, czy to było gdzieś w sklepie, czy na internecie, piszcie w komentarzach. Raz jeszcze ląduje to na miejscu 10. Na miejscu 9 chyba jedna z najtańszych tutaj opcji, propozycji z dzisiejszej listy Salvatore Ferragamo Uomo. Garment, nuty zjadalne, tiramisu, kawa, słodkość. Słodki, mocny, ciężki, komplementy. Tak, tak, tak. Zapach raczej na jesień i zimę. Projekcja jest naprawdę niesamowita, także za tą cenę około 150 zł zdecydowanie polecam. Po 12 godzinach wciąż można dostać komplement. Ósemka, gruszka, lawenda i cytrusy w otwarciu. Tak, jeden z moich ulubionych zapachów. Jean-Paul Gaultier Ultra Malle. Zapach słodki, seksowny, uwodzicielski. Męski, bogaty, dziki. Przyjemny, zachęcający, nowoczesny. Projekcja i długotrwałość, jak wszystkie tutaj w tym zestawieniu. Gdzie można nosić ten zapach? Raczej wakacyjne randki, kluby, kolacje. Każdy wiek, jeżeli ktoś Wam powie, że jest to zapach dla nastolatków, przytaknijcie i róbcie swoje. Prawie tak jak z rodzicami. Raz jeszcze. Ósemka Jean-Paul Gaultier Ultra Mal. Na miejscu 7 zapach, który byłby doskonały w męskim gronie. Raczej spotkania biznesowe przy kolacji w restauracji Michelin. Drewno, irys, kadzidło i skóra. Męski, ciemny, trudny. Christian Dior Homme Parfum. Projekcja niesamowita, perfumy, które polaryzują. Związek kocham, nienawidzę. Dla niektórych będzie to eliksir od bogów, dla innych zapach, który śmierdzi. Decyzja należy do Was. Na miejscu 6 klon, albo raczej zapach zainspirowany słynnym Baccarat Rouge 540. Wnosi coś do mojej kolekcji, jak kiedyś Ty wnosiłeś zakupy mamy z ryneczku. Słodki, seksowny, przepiękny, mocny, coś zupełnie innego. Al-Haramin Amber Oud Rouge. Zapach, który wskoczył do pierwszej piątki zapachów na zawsze. Zerknijcie tutaj na baner. W otwarciu szafran, piżmo i ambergris dodaje zwierzęcy aspekt. Przypomina to trochę zapach skóry, ale trwa to zaledwie kilka minut. Później już zaczyna się słodko, kwiatowo i długo. I to bardzo. Perfumy nie dla wszystkich, indywidualne, niszowa jakość, designerska cena. Zapach na specjalne okazje, głównie wieczory. Piątka. Kolejna niesamowita, mocna propozycja. Tym razem Paco Rabanne Invictus Legend. Słodko i świeżo, aromatycznie, bardzo intensywnie. Świeżość grejpfruta i słodkość żywicy. Jeżeli jesteśmy fanami NFL, to powiem w skrócie. Zapach na 3 mecze z rzędu. Doskonały na jesień, ale dałby zdecydowanie radę i zimą, jak kiedyś dawał radę Adam Małysz. Fajna opcja, która wnosi trochę świeżości do ponurych dni, które są przed nami.
Kolejna opcja, zapach, który mnie zaskoczył i to bardzo. Spodziewałem się mocnej kawy, już pewnie wiecie co to jest, ale dodatek róży zmienia ten zapach w przymiłą, uwodzicielską, niszową bombę. Montel Intense Café. Zapach unisex, może nawet w stronę pań trochę się przechyla. Jest to nieistotne, bo zapach jest wręcz uzależniający. Chcemy więcej i więcej. Projekcja mega po 10 godzinach nie zwalnia to w ogóle tempa. Będzie doskonałym dodatkiem na jesienne randki, spotkania w gronie znajomych, rodzinnym. Nawet kolacje przy świecach. Polecam i to bardzo. Miejsce trzecie, lody waniliowe z odrobiną cytrusów i róża. Mansera Black Vanilla. Otwiera się owocowo, co wynika z nut górnych, głównie brzoskwinia i kokos dla mojego nosa. Bardzo przyjemny, słodki, ciepły, przytulny, powiedziałbym, otwarcie jest może trochę damskie, później przechodzi to w unisex i panowie mogą to zdecydowanie nosić. Pachnie jak ekstrakt wanilii z dodatkiem kwiatów. Jeden z moich ulubionych zapachów z wanilią. Zapach, który nie jest przesadnie słodki, a dodatek właśnie róż, jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Prawie jak ucznicy z Korei. Na miejscu drugim kolejna Mansera. Jeżeli śledzicie kanał, wiecie już co to będzie. Mansera Jardin Exclusive. Jeden z moich ulubionych zapachów. Myślałem, że jest na gwint, ale tutaj właśnie właściwie na magnes. Jardin Exclusive z francuskiego oznacza to owocowy ogród. Ekskluzywny ogród. Zapach wow, po prostu wow. Bomba owocowa z dodatkiem kwiatów, lekko pudrowy, owocowy, delikatny, zachwycający, elegancki, nowoczesny, naturalny. Brzoskwinia i gruszka tworzą cudowny, słodki akord. Czarna porzeczka i cytryna intensyfikują zapach właśnie tych owoców. Kwiaty są uzupełnieniem do owoców i tworzy to po prostu coś niesamowitego. Projekcja urywa głowę, ale nic nowego, jeżeli chodzi o stajnię Mansery. I opcja już ostatnia, kategoria sama w sobie. Długotrwałość jak wyścig Le Mans. 24 godziny. Amet Oud Lavende. Bez alkoholu, tylko połączenie olejków zapachowych. Długotrwałość 24 godziny i tutaj bez ściemy. Jak pachnie Bliski Wschód, bardzo, ale to bardzo kwiatowy, ten zapach jest wypełniaczem pokoju. Zapach bez kompromisów, albo nam się podoba, albo po prostu nie. Ma coś w sobie, czego nie znajdziemy w mainstreamowych perfumach. Wyszukany, elegancki, na specjalne okazje, raczej na zewnątrz, bo szczerze w środku będzie za mocny. I tym zapachem kończę dziesiątkę zapachów z projekcją 10 godzin plus. Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie. Kończę, pozdrawiam. Sebastian, Seb de Celeb. Peace.